Dzień dobry. Dzisiejsze wideo będzie bardzo specjalne. Zapytacie, dlaczego takie specjalne? Ano, bo po raz pierwszy je komuś zadedykuję. I uwaga, chciałbym dzisiejsze wideo zadedykować użytkownikowi Zekorek. Co ten Zekorek takiego zrobił? Pewnie zżera was ciekawość. Wpada na każdego live'a i spamuje za każdym razem: siema Gimper, czy zagrasz w Warface? Ja za każdym razem mu odpowiadam, a on za każdym razem mówi: no ale zagraj w tego Warface, zagraj w tego Warface. Typ jest totalnie fanboyem tej gry. Więc wiesz co, Zekorek? Warface. Dzisiaj specjalnie dla ciebie. I niech mi teraz, który spróbuje powiedzieć, że nie szanuje widzów. Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tak jest, zagramy sobie Warface'a dzisiaj. Słuchajcie, ja tutaj chwileczkę dosłownie pograłem. Mam tutaj tą piątą rangę, tak? Piąty kadet. Trzy te mam fałki. Takie ładne. Zagramy sobie w operację Blackout. Gra o tyle ma dużą rekomendację, że robił ją Crytek. Czyli to są goście, którzy zrobili m.in. Crysisa i Far Crya. Teraz postawili na darmowego shootera sieciowego, MMO, FPS-a. I zobaczymy, co ten shooter sieciowy ma nam do zaoferowania. Cztery klasy postaci: Rifleman, Medic, Engineer, Sniper. Ja grałem Riflemanem najwięcej, więc powiedzmy, że sobie przy nim zostanę, żeby jakoś spróbować może nie obrazić fanów tej gry. Spoko rzecz jest, że w trakcie ładowania mamy takie strzelanie. Jakoś to często się z tym nie spotykamy. No i to jest zawsze miło, możemy sobie postrzelać Riflemanem. Ja tutaj mam, bo tu mamy różne bronie, można zmieniać, ich jest dosyć sporo. W ogóle mam wrażenie, że jak wchodzę do tych nowoczesnych gier sieciowych, jestem straszliwie pogubiony. To bardzo źle, bo to może znaczyć, że się starzeję, a jestem jeszcze młody. Ale no, jest ogrom. I to jest tak, że do wszystkiego jest 500 tysięcy wymienialnych broni. No tych, przepraszam, broniach można sobie wymieniać masę osprzętu, jest jakieś 1000 aczików, cały czas achievementy za wszystko dostaje, więc no ogólnie jest tego całkiem sporo. Rzecz, którą sobie zagramy dzisiaj, to jest operacja. Operacja się nazywa Blackout. W operację jeszcze nie grałem tutaj żadne, grałem sobie trochę koopów, trochę versusów, bo jest tak, że ta gierka rzeczywiście oferuje też granie przeciwko komputerowi. No i jest to nawet sympatyczne, bardziej w formie treningu traktowane przeze mnie. Bo zawsze, a tu jeszcze jakiś training room jest do konkretnej broni, ciekawe. Bo rzeczywiście wiadomo, że podstawą są zawsze starcia z innymi graczami, no ale od ciekawostka. No i dobra, wygląda na to, że już nas podłącza do serwera. Tutaj widzę, że Husaria Poland w moim składzie. Także no, będzie grubo. 120 koronek tutaj jest do zdobycia. Blackout jest w ogóle zupełnie nową operacją, która weszła w update'cie wczoraj, czy przedwczoraj, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten materiał. A może rok temu, jeżeli go oglądacie w 2018, w sierpniu, to nie wiem. Jest nowa, więc stwierdziłem, że jak już, kurczę, robimy jakiś materiał, to może nagrajmy tego. Ten gość tutaj jest w ogóle jakoś, on się chyba wozi trochę, się czuje lepszy, nie? Ten Skulbus Taurus, jakieś tu ma jedną odznakę, tu czachę, tu tło jakieś, nie wiem, czemu na samym dole mnie umieściło ogólnie. To trochę będę musiał sobie powyjaśniać tutaj, no ale nic, miejmy nadzieję, że nie będzie szło tak najgorzej. Poziom trudności widziałem na razie normal, bo jeszcze nie wiem, jak ten trudny Blackout będzie, bo jeżeli chodzi o te misje koopowe, to tutaj jest tak, że niektóre są takie, że w sumie lightowo się biegnie i jakby czujesz się jak Rambo, nieważne gdzie walisz pociski, to ci przeciwnicy się przewracają, a są takie, że trzeba się faktycznie pokampić. I zdarzyła mi się jedna taka misja, że dobiegłem do końca sam. Właściwie tam jeden gość chyba biegł ze mną, ale potem on też się jakoś wyłożył. Szanuję Husarię Poland za to, że jeszcze ani jeden procencik mu się nie załadował i najprawdopodobniej będziemy musieli na niego czekać. To fajnie, gościu, dziękuję ci. O, dobra, jesteśmy. Już chciałem coś mówić o montowaniu filmów. Dzień dobry, chłopaki. Jest to, kurde, ogólnie trochę... Dobra. Kurde, to są jakieś zombie? What the fuck? A nie, to są jakieś... O kurde, co jest? To są jakieś berserkowie. Pierwszy raz widzę, strasznie to dziwne. Normalnie to się ze zwykłymi żołnierzami rąbałem, ale to są chyba jakieś... Kurde, wiecie co, bo jak... Ile tego? Miał być normal. Co jest? Dobra, rąbiemy do nich. No chyba dobrze, że tego Riflemana wziąłem, bo kurde, z tym szybkostrzelnym karabinkiem to idzie jakoś ogarniać. No chyba trzeba się gdzieś przebić, więc może spróbujmy. Jest to delikatny problem, oj, zabiło mnie. Kurde, co jest w ogóle? Are you sure you want to use a coin? Dobra, użyjmy sobie jedną, nic się nie dzieje. Get in, go, go, go. Okej, okay, bo jakby dotychczasowe operacje grane przeze mnie skupiały się na walce raczej z zwykłymi przeciwnikami. Więc mam nadzieję, że... Ja to mogę, kurde, nie używać monety, bo tu mi się zrespił od razu. Więc
Stąd moje zaskoczenie delikatne, ale dobrze, spróbujmy to zrobić. Zobaczymy, na pewno jak jedziemy pojazdem przez miasto, to nie czekają nas żadne niespodzianki. Już na tyłach coś tam biegnie, jakieś gówniactwo. Widzicie? Nawet można sobie troszeczkę fragów nabić. Elegancko. Chyba gra nie chce, żebyśmy za dużo się po tym pojeździe poruszali. No dobra, żeby nikt nie wypadł przypadkiem. Taki żarcik na czacie. No, biegają tam na tyłach. Walimy do nich. A to bezproblemowo. O, o, dobra. No i tu coś strzela do nas normalnie. Wchodzimy do miasta. Osold. Tu są dziąble jakieś. No, tam na tyłach te zombiaczki są. Lepiej to powybijać, kurde, wszystko. Żeby nam nie bruździło później. To będzie problemik, jak wysiądziemy i się okaże, że mamy, kurde, armię taką za sobą. No i jest checkpointik. Dzień dobry. Halo, proszę nas wypuścić. Czy nie? Czy może lepiej nie? Kurde, fajnie by było, jakby nam tu... Panie kierowco, proszę nam drzwi otworzyć, bo... Spadają nam tu jakieś... Kurde... Nie wiem, czy chcemy tu stać. Halo, kto kierowcą jest? Kurde, stupnę go tam tym młotkiem, może coś się ogarnie. Nas tu jest czterech. A, soldat po prostu sobie nie żyje i to dlatego nie ma go z nami. Okej, myślałem, że jest za kółkiem gość. Halo, panie generale, proszę... Proszę próbować się z nami komunikować. Na pewno nie zerwie się łączność, bo wcale nie ma burzy i zombie wszędzie. Kurde, ale w ogóle... Gówno widać. Ej, serio, nic nie widzę teraz, mam szaro. Halo? Dobra, mam minimapę przynajmniej. Regroup. O, fuck. Tam coś idzie. Dobra. Rąbiemy ich. Taki, kurde, powiem, w ogóle zupełnie odmienny klimacik od większości gierek, w sensie... Ciekawe to jest, jak te, kurde, głupki wybiegają stamtąd. Do światła trzeba wracać, okej. Regroup, dobra, ściskamy tam. Gnocha, kurde. Z dookoła lecą tutaj. Ściskamy ich, nie ma problemu. Dobrze. Podśnięci, zostaw go. Resupply ammunition, a ja też mogę amunicję, jak ktoś chce. Chce ktoś? Proszę. Rozdaję paczki. A może się lepiej skupić na strzelaniu. Do tych ziutków. Halo, szanowny, kurde, głąbie. To sobie zaraz zdechnę. Do światła trzeba. Ja pierniczę. No i dziękuję. No, pozdrawiam. Może poczekamy, może nas wskrzeszą. A, no, medics alive. Czuję, że nas tu mogą zaraz zwipować. No. Moment, kurde, nie mam dużo, za dużo. Mam tam z 6 chyba, ale to... Trochę pogram sobie na drobę najwyżej. Nie będzie problem. Czy tu się Holender światło odpalało? Chyba, że takie jest założenie, że nie będziemy tu mieć latarek. Miałoby jakiś tam sens chociaż. Szanuję, że nikt u nas w drużynie nie wziął medyka. To bardzo pomoże w wykonaniu tego zadania. Kurde, wynocha w ogóle, co jest? Jakiś inżynier jest? Nie, no wszyscy są riflemanami. Ogólnie kiepska decyzja. Więc może ja zaraz coś zmienię, wezmę jakiegoś medyka chociaż. Żebyśmy mogli jakoś dawać radę. Bo kurde, oni nas rozorają. Tutaj nie ma wcale aż takich częstych checkpointów. No zobaczcie, co się dzieje. Okej, dobra, to poczekajmy w takim razie. Moi zaraz do checkpointa dojdą, więc i tak mnie wskrzeszą. Okej. Jesteśmy. Tam coś wali do nas. Spróbujmy sobie na odległość. Kurde, ładnie, no to było coś. To był hedzik, słuchajcie. Elegancki. Ten co tam wbiegł w ogóle? Co on robi z tym toporkiem? Nie porąbało ci się coś, gościu? Dobra. On chyba tam poodkrywał jakiegoś perka, no może, kurde, że nam pokazuje, w którą stronę strzelają, widzicie?
Ale ten Taurus jest jakimś kurde kotem. Zobaczcie, on ma jakąś złotą broń, w ogóle strzela bańki wszystkim. Ja nie wiem, co to jest. Goś jest jakiś nakoksowany. Ja się tutaj staram, żeby jakieś fragi dostać w ogóle. Zabijają mnie te zombie. Kurde, chyba coś wziąłem. Może to jest za wysokie na mój level? No nie, ale to są już tam misje. Za wysokie na mój level, to mi nie pozwoliło do nich wejść. Po prostu i tyle. Dobra, mamy checkpointa. Pewnie będziemy musieli coś wysadzić. Czy nie? Stąd już widzę, że będą zombie wyłazić. No, stuwa. Chce ktoś ammo? Chyba nie. What the fuck? Mogę zniszczyć, czy... coś? Okej. Okay. Żyjemy? Nie ma źle. Fuck. Gdy to nie wygląda dobrze. Dobra. Już mnie nie dziwi, że Taurus zgarnia te fragi. No dobra, coś tam chociaż... odebrałem mu, żeby nam wszystkiego nie pozabierał. Ło? A to co? Tutaj minę trzeba. Nie, to jest założona po prostu. Dobrze? Ten se kurde z toporkiem biega kość. Czemu walisz? To nasz jest, co ty robisz? Pewnie polisz husaria, się trochę rozpędził, kurde. Chciał się tutaj poczuć. No chyba znowu te gówniaki. Ich nie lubię, bo z żołnierzami ze strzelaniem sobie już radzę, bo trochę to poogarniałem. Te zombiaczki tutaj widzę pierwszy raz, więc... jest uno de piccolo problem... O kurde, ile tego jest. No zejdź mi z drogi, typie, no. Kurde, postaraj się poruszać jakoś mądrzej. Ja pierdzielę. Dobra, rąbiemy. Dobrze, jakiś pomyślał, granata rzucił. Też rzucę w sumie. No chyba trochę za daleko, no to... widywałem lepsze granaty rzucane w grach online. Halo, zabierz go ktoś, ja pieprzę. Co za gówno. Dobra. Szczęście za dużo zdrowia na tym nie straciłem. Aha, bo tu już nie mam amunicji, to jest kolejny jakiś tam problem z cyklu. Użyję sobie amunicji na sobie. Dobra, ty mi już odnowił. Ja pieprzę, ile tego jest w ogóle. Ten sobie ich na klatę bierze, co to w ogóle ma być? Też chcę. Mogę? Czy ja zginę? Bo jestem łakiem. Zabijmy to. Sporo tego biegnie, ale się przebijamy jakoś przez nich. Chyba ten jest jakiś taki opancerzony lekko. Za dużo mu to nie pomogło. Żyjemy? Żyjemy, dobra, ale nie wszyscy, jeden nam zdechł. Dobra. Regroup. Powinniśmy dać radę. No i nie ma źle. Tu trzeba się będzie jakoś przebić, czy to już? Nie, przenosi nas gdzieś. Okej, okay, jesteśmy po drugiej stronie. What the fuck? Co to jest w ogóle? Urgoty jakieś, kurde. Przerąbane są te typy. Tam się rzuciły, ej, rozrają nam go zaraz, trzeba do nich strzelać. Dobra. Ja pierdzielę w ogóle. Niebo wali nam się na głowy. Dobra, ogarnięci. Ściskamy dalej, ma ktoś jakieś ammo? Jak nie, to sam sobie. Resupply zrobię. Dobra. Okej. Dobrze. Najlepiej się kurde na glebę położyć i walić do nich. Gorzej jak właśnie podbiegną. To jest problem. No, to chyba nie ma za dużo friendly fire'a na tej operacji, jak jestem jeszcze na poziomie normal, więc chyba mogę przez swoich walić w miarę bezpiecznie i bez obaw. Kurde, wypadł gościu. Dobra. Co jest? O kurde, ja nie mam pancerza. Lepiej się wycofam. Ma ktoś jakieś leczenie czy coś? Kurde, jakiś inżynier. Mógłby się postarać. Mogę pomóc, bo nas w tył rąbią. Dobra. Tu mi nic nie wyskakuje. Mam bardzo mało healtha, więc... coś się, kurde, nikt nie kwapi, żeby mi tu pomóc tym. O, no właśnie, a i tak się to kończy. Dobra, użyjmy sobie tego.
Max amount of resurrection coins at this stage. Kurde, to chyba nie świadczy o mnie dobrze jako o graczu. Miejmy nadzieję, że jakoś to nadrobimy jeszcze. A jak tam z fragami? 85. No kurde, no nie ma źle, no zaraz za tym Taurusem jestem. Czyli agresywny, ale... ale wiecie, ale zabija mimo wszystko, nie tylko ginie, to nawet dobrze chyba. What the f... Dam spokojnie. I tam na tyłach mamy, na tyłach mamy. Ziomeczkowi pomogę, się reloaduje. Dobra. Chodź mordeczko. Że mi nic nie pomagacie, to nie szkodzi, ja będę pomagał wam. Co jest? No polecam patrzeć trochę na tyły gościu, bo... tam typu nie... No, łatwo ci mówić, kurde, kolego Just Run, jak jesteś 500 leveli nad nami, sobie biegniesz przez mapkę, masz wszystko gdzieś, no ale nie jest to takie proste. Dobra, rąbiemy. No, można w miarę bezproblemowo przez siebie strzelać, to jest ułatwienie jakieś. Kurde, tych zombiaków jest tyle, że to się nie da inaczej. Na pewno nic się nie stanie, jak przejdę przez to. Jezus. Dobra. Nie róbmy tak. Wezmę tu scope'a, zamontuję, o. Trochę ich porąbiemy tak na odległość tym rewolwerem może. Zobaczymy, może to będzie jakieś celniejsze choć trochę. Okej, dobra, ale mina ich chyba wysadziła całkiem skutecznie. Nie ma źle. Przerąbane, to jest jak koni, kurde, tu wskakują. Dobra, żyjemy. Przebijamy się? Dobra, jest checkpoint. Co tam, mordeczko, się czołgasz? Nie czołgaj się, musimy biec. Chwały nie zdobywa się leżąc na ziemi. Dobra. Coś my go trochę nie przeuważyli przez moment. Ja powiem, no nie jest to najmądrzejsza strategia, chłopaki. Skakiwać między nas, no ale no jak kto woli. Niektórzy lubią i tak. Poczuli się trochę boomerem ze Left 4 Dead'a może. Co to są w ogóle za typy? Mi podcelownik zagagują centralnie. Te głąby. Tam jest jakiś gość? Tak? Nie, stamtąd. Nie. Tu jest, no. Dobrze. Się dobrze go wyczaiłem, tylko źle puściłem granat, no to wygląda. Dobra. Możemy ciskać. Mamy regroup. Po prawej. Kurde, w ogóle jak oni wyskakują, to są jak tutowcy. Ja pierdzielę. Bla 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 bla. Dobrze. Dobrze. No ale kitowcy, jak pamiętamy, zawsze przegrywali na końcu. Znaczy, martwi mnie to, że kitowcy zawsze jak przegrywali, to później wypuszczali tego dużego stwora. Ja nie wiem, czy my jesteśmy na to gotowi. Co jest w ogóle tych gości? Co za typ? Dobra, uciekam. Nie mam zdrowia. No i to tak się skończyło, dziękuję. Killer Alpha, dobra. Na pocieszenie cały czas jestem drugi w ilości zabójstw. Wcale nie jest tak źle ze zgonami, więc... to jest, powiedzmy, spoko. Chyba będąc na tyłach jestem dosyć mocno narażony na obrażenia. Dobra, chłopaki, już was gonię. Chłopaki! Nic się nie boimy. Dobra? Samo życie. Tam będziemy wbijać pewnie zaraz. Pytanko tylko, z której strony nam tu wyskoczą. Boże, wyskoczą to ci... Jezus! Ale to wygląda przerażająco. Dobra? Dobrze? Fuck you! Idę po głowach ich trzeba, jak to jest masakra. Kurde, może to nie jest głupie w wykonaniu tego gościa, że on z tym toporkiem lata, nie? Bo te, no, najgorsze są tak naprawdę reloady. No to jest ten moment, kiedy jest się zupełnie bezbronnym. A oni nas mogą siekać cały czas, bo walczą bronią do walki wręcz, że tak powiem. W postaci ich łap. Dobrze? Posiekani. Okej. Dobra. Kurde. Dobra. Zmartwię się, że im dalej będziemy wchodzić, tym gorsi kitowcy na nas tu będą wyskakiwać. A to już może być niespecjalnie korzystne. Wow, 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 wow.
Ej, w sumie to może być kurde fajne na live'iki, taka giereczka do pykania z subami. Powiem ze korek, że nawet. No zobaczmy jak ten toporek. Na dwa hity ich ma, to w sumie jest okej. Jest to myślę sensowniejsze niż karabinek nawet. Ten karabinek to zabije też dwóch, trzech i muszę loadować, potem jestem kurde wrażliwy na obrażenia, więc no. Ma to ręce i nogi. Dobrze. Gnoche. Kurde gnoje. Dobra. Ładnie się pchacie pod celownik. Falafle. Oj. Going Atomic. 100 000 damage to enemies. To chyba dobrze. Damage, przepraszam. Damage. Przepraszam, to było strasznie kiepskie przeczytanie i chciałbym, żebyście wiedzieli, że również nie jestem z tego dumny. Dobra. Ten jest tak pomalutku trochę bieg chłopak. Nie spieszył się. Na szczęście dosyć szybko za to zapłacił. Te chłopaki, jakbyście tak mniej zasłaniali. On your marks. Dobra, tu mamy checkpointik. Dobra. Okej, czyli tu mamy coś, kurde, taką arenę, żeby przetrwać trochę. O fuck, no właśnie tego się troszkę spodziewałem. Że jakieś takie gówniactwo nam tu finalnie przyjdzie. No dobra, chyba dostał w mordę. O, ej, zabiłem go, nawet ja go zabiłem chyba. Nie? Nie. Enigma to... on był Enigma. O, rozpadł się. Wyglądał trochę jak ten ziomek z Quake'a. A ty mnie nie podobałeś mi się, gościu, dobra? Mam coś otwarte. Ej, to wygląda trochę jak... przymierzanie się do bossa, zresztą to Castle Wolfenstein. Nie wiem, czy kojarzycie, jak był pierwszy bossik Helga von Bulow. To generalnie bardzo podobnie to wyglądało. Wtedy żeśmy, kurde, z katakum właśnie z zamku Wolfenstein wychodzili. W sumie taki klimacik jakiś tutaj zmodyfikowanych tych. No, gdzieś tam się wszystko zgadza. Okej. Okay. No i graficznie to jest ładne, słuchajcie, wszystko co się dzieje. Jest tu trochę ciemno w tej misji, więc ciężko jest to podoceniać. Tak na dobrą sprawę. Natomiast graficznie jest to bardzo, bardzo w porządku. No zresztą Krajtek to też ciężko oczekiwać czegoś innego, prawda? Ja będę, ja zrobię, ja dostanę punkty. Osłaniać mnie. Proszę bardzo, MVP. Aha, tu ich zamknęliśmy, dobra. Kurde, ten Taurus 250 kili, ja nie wiem kiedy on tu nabijał gość. Activate, ja też to pierwszy zrobię. O, fuck, kitowcy. Fajnie, kurde, się patrzy jak oni są rozstrzeliwani, dobrze. Panie kolego, sympatyczny. Dobra. Proszę mnie tu nie przesuwać, bo mi chwały nie zabierzecie mojej. Ja sobie tu wszystko poaktywuję, planuję być MVP. Mi nie obchodzi, że jakiś Taurus tu kurde sobie to robi. No, masz tu amunicję, ziombel. Halo. Dobra. To dołem musimy, no nie? Mhm. Dobra, i ciskamy sobie tutaj teraz. Elegancja. Jezus, ten gość jest na przodzie cały czas, on wszystko wybija, zobaczcie. Co za typ. Próbujemy tym toporkiem teraz. A to już z kolei bardziej Duma mi przypomina. Jakbyś tak nowocześniej. Ja zrobię. Ej, kurde, ale to może jest niedobra taktyka, bo kiedy ja to robię, ja za to punktów nie dostaję. A oni sobie wszystkie fragi przytulają, to w ogóle tak nie może być. Kurde. Była kiedyś taka gierka jeszcze, która próbowała właśnie temat robotów i zabijania robotów i cybernetycznych rzeczy poruszać. To się nazywało Hard Reset, właśnie takim, w ogóle była w takim starym stylu bardzo. No, tam natomiast był taki zasadniczy problem, że dla mnie, mi to osobiście przeszkadzało, że jak się zabijało te roboty, to kurczę, właśnie zabijało się te roboty i strzelało się z broni energetycznej do... kurde, śrubek i metalu. I w ogóle krzty krwi nie było i mi to strasznie zabijało jakąkolwiek przyjemność ze strzelania. Co się stało, przepraszam bardzo. A to jakieś miny są, tak? Czy... nie, bomby nam rzucają z góry. Chciałem powiedzieć, że to jest spoko, bo pomimo tego, że są cyborgi, to jakby jest feeling w ogóle, że wiecie, strzelamy w ciała i jakby te ciała obrywają, a kurde, była taka walka z tymi robotami. No swoją drogą gierka też bez jakiegoś niesamowitego sukcesu Hard Reset. Fajna była, sympatyczna, ale jakoś tam mega nie poszła.
To zresztą zazwyczaj tak jest, kiedy ktoś próbuje robić taki skok, kurde, na takie retro shootery, które... Kurde, to już nie to samo niestety, to kiedyś działało. Jakby fajnie jest mieć fajne wspomnienia z tym związane, jakie to kiedyś super były shootery. No ale dzisiaj niestety wymagamy od gier troszeczkę więcej, więc tak samo Rise of the Triad jak wyszedł, ja w ogóle byłem mega najarany, bo pierwszego Rise of the Triada to strasznie się jarałem, jak to wychodziło, a koniec końców, kurde, ten remake się okazał do dupy okropnie i... No i niestety był to taki skok na kasę. Ten nowy Doom od id Software przynajmniej jak się po nią trzymał, ale to też, kurczę... No trochę się pobawiłem i on się tam chyba dosyć dobrze sprzedał, mimo wszystko. Doom to też no jakby... Bez porównania, jeżeli chodzi o jakość marki, nie? Rise of the Triad a Doom, natomiast... O fuck! Co to w ogóle jest? Do mnie na przykład dużo bardziej trafiają takie produkcje jak, nie wiem czy kojarzycie, The Darkness II, gdzie jest młódzka i jakby rzeczywiście jest to w nieco takim starym stylu, jeżeli chodzi o fight i feeling, natomiast jest to po prostu 5,5 godzinna kampania, żywa, żwawa i bardziej to jest, jeżeli chodzi o feeling strzelania, to jest takie bulletstormowe, czyli zachęca do zabawy z przeciwnikiem, niż takie staroszkolne, że po prostu walimy gdzie popadnie, fabuła niepotrzebna i tak dalej. Dużo fajniejsze. Szkoda w ogóle, że shootery nie poszły w tę stronę, a przynajmniej bardzo niewiele z nich poszło, bo Bulletstorm był mega innowacyjnym, fajnym pomysłem. No, tylko, że niestety ze słabo zorganizowanym multiplayerem, więc nigdy nie odniósł takiego sukcesu, jaki by mógł. Dobra. Dobrze? Dobrze? Okej. Okay. Nadrobimy coś. Kurde, nie da się tego Taurusa dogonić. Z tym gość, kurde, chyba tę misję na pamięć już znam, mam wrażenie. To wczoraj jakoś w patchu weszło. Ja nie wiem, jak ten gość to ogarnia. Sniper is down. Coś jeszcze gdzieś mamy? Chyba tyle. Mamut? O fuck. Może być problem. A czemu w ten zbiornik walić, nie? Nice. No, Taurus zabił, no bo kto miałby. Dam ci granat, rzucę gościu. No, kurde, no i wyszedł. Dobra, ammo se odnowię. Tutaj też wam porzucam trochę. No i co, kurde, widzisz? Trzeba było uważać, mordo. Podniosę cię. Koleżko. Dobra, możemy iść dalej? On your mark, it's time to move team. Ha! Coś się kiepsko schowałeś, yeah! Dobra, chyba helikopter już po nas leci pomalutku. Tak sobie przynajmniej słyszałem. A nie, to nie po nas. Znaczy po nas, ale nie w takim sensie, w jakim byśmy chcieli, tak myślę. Dobra, tu musimy się pewnie do jakiejś brońki dorwać, jak nie mam. A kurde, może się schowam, bo trochę po mordzie dostaję. Dobra, rąbiemy. Nie ma źle, dostaję w mordę. Dobra, trochę dostoporuję. Aha, tu mamy RPG. Może być odrobinę skutecznym. O kurde, fajne. Co jest? Typy, jakby nie pomyliło wam się coś? Coś mi się pomieszało, kurde. Gdzie mam to RPG? Kurde. Aha, pod jedynką. Dobra. Nie zabiło ich? Co jest? Uważam, że absolutnie powinno ich zabić w ułamku sekund. Dobra, przymierzamy się. Tego przeładowanie trwa, ale... Nice! Ale zestrzeliłem, dziękuję. Pozdrawiam, 1000 punktów. Ktoś chce jeszcze coś dodać? Przepraszam. Nice! O kurde, elegancja. O kurde. Trochę ich tu jest, a powinniśmy sobie dać radę. Wszystko to kurde pizga. Dobra. Mogę sobie wskoczyć? Nie. Typ nas tam światłem wali. Dobra. Ale łuna piękna. O, oh, fuck you.
Aaa, czemu na mnie w ogóle? Co to ma być? Co? Fuck you. Dobra, zabiłem. Jak zwykle wszystko muszę robić sam. Do robota chcę wsiąść, mogę? Kurde, nie mogę. O fuck. Robot chce wsiąść na mnie. Aaaa! Spaduwa. No nie, no co to ma być w ogóle? Daj mi się wskrzesić. No Jezus, you already used one coin. No dobra. Muszę poczekać chwilę. Tu leżę. Tu padł. Tomasz Działowy. Fryzurę sobie chciałem. No next checkpoint już nie będzie next checkpointa. Tutaj mamy helikopter zaraz. No nie możemy tego przegrać. A w razie czego to ten Taurus sam to zrobi. Trójka ich została. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę. To jest najgorszy moment gry, kiedy trzeba patrzeć, kurde, jak ktoś gra, nie? Jakbym chciał patrzeć, jak ktoś gra, to bym sobie let's playa odpalił na YouTubie, tak jak ty teraz. No obydwu... A dobra, ten jeszcze może wstać. No nie, no kurde, przecież te roboty to jest jakaś tragedia, nie? Jak one tak szarżują. No nie, czemu... Kurde, nie przeszliśmy, a to sama końcówka była. Nie, no ale to przerąbane w ogóle, ten koniec jest, ja nie wiem, jak to zrobić. Cyborg nas załatwił, to chyba tyle, co? Jak mu dojdzie odliczenie do zera. No to tyle, pa pa. A jeszcze taka mała informacja dla was. Jeżeli chcielibyście zacząć grać w Warface'a i na start otrzymać pakiet broni i amunicji, to w opisie macie taki kod promocyjny Gimper. Jak sobie wejdziecie na linka i wpiszecie sobie ten kod, to wtedy będziecie mogli dostać ekstra pakiet. Obowiązuje to tylko nowych graczy poniżej 5 levelu, więc jeżeli chcesz zagrać, to akurat w sam raz, mordeczko. Wszystko znajdziesz w opisie. Do usłyszenia, cześć!